Ostatnie miałem dobranie w tym sezonie. Kończę na lipie z gryką. Gdyż u mnie pożytki się kończą na gryce, a chcę trochę, żeby zostały im gryki na własne potrzeby, więc w tym momencie kończę już dobrania tegoroczne. Bardziej agresywne czas bicienia gryki. Górna ramka, górna nadstawka cała wypełniona. Miód jest już dojrzały. Nic nie wykopuje. Tak wygląda górny korpus. Tu jest jedynie miód lipowo-gryczany. Z tego ula już miód akacjowo-faceliowy był odebrany. Ale prawdopodobnie więcej tutaj jest lipy, bo miodzik jest jaśniutki. Więc bardziej dominuje lipa, chyba że na samych rogach gryki dopiero co zalewają gryką. Wyglądają ramki pełne, całe wypełnione. Następna piękna ramka.
widzimy, co jest w korpusie dolnym, czy coś zalały. Pszczoły w tym momencie już ładnie kitują. Ciężko oderwać korpusa w siebie. Również mam dojrzały miodzik. Cała ramka wypełniona. Na gryce pszczoły są najbardziej agresywne, więc nie oszczędzajmy dym, trzeba podymić dobrze. Już ramka nie jest do pełna cała wypełniona, ale jest mniej. Thank you.
bramkę zostawimy do suszenia szczurką. Tu za późno włożona ramka z miodem sekcyjnym. Już trochę późno jest na budowanie węzy, więc nie odbudowały tego plastru. Niestety dolny korpus już nie jest tak ładnie wypełniony jak górny. Rodzina, to jest krainka Wima.